Mateusz Murański, dzień dobry Mateusz, po raz kolejny. Cześć Tomeczku, witam się. No i zadyma była, wytłumacz tą zadymę, która się wydarzyła teraz tutaj na końcu. Nie, no wiesz co, podszedł do mnie Mateusz, tam przysunął mi głową. Tarzan, tak. Przysunął mi drugi raz głową, no to już zareagowałem impulsywnie, go odepchnąłem. Wpadł tutaj w te barierki. Dzięki Bogu nic się nikomu nie stało, bo... No dzięki Bogu, bo jakby mógł wpaść w kamerę i byłoby kiepsko, tak? A tutaj jest klatka od tego, żeby czy jakiekolwiek inne miejsca, żeby sobie takie, tego typu sytuacje, jakieś konflikty wyjaśniać. Tyle, no jakby miał jedyną szansę, Tarzan ze mną na solówkę w lesie, nie zgodził się na nim, już nie będę do tego wracał. No i solówkę w hotelu, której zapobiegłem, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś. A na krwawym sporcie. Tak. Musiałem tak, was tak, rozdzielić. Tak. Więc to gdzieś tam wrzało, natomiast wiesz, to był mój kolega, to był mój przyjaciel, mogę powiedzieć nawet, więc... No wiesz, nie pierwszy, nie ostatni, na którym się zawiodłem, ale... Czyli co, podaliście sobie już dłonie w ogóle? Tego nie mogę ci powiedzieć, ale tak, podaliśmy sobie dłonie. Podaliśmy sobie dłonie, tej walki nigdy nie będzie. Czuję jakąś nić porozumienia jeszcze. Okej, to miłe, a Paweł Scarface tutaj jest chyba a trochę. Tutaj był impuls po prostu. No a wiesz, tu mówisz wiesz, o sytuacji, wiesz, tak? Przecież nie wywaliłem mu strąby od razu, tylko go odepchnąłem, tak? No co, miałem go uderzyć, no to też... Nie, jasne. Się musiał na to przygotować. Wyleciał w te barierki, od razu była ochrona, dzięki Bogu. Bo to mogłoby się też skończyć. Dla osób, wiesz, które stały z boku, no nie? Mateusz, Paweł Scarface Bomba, to co, tak naprawdę jest niechęć, już się zrodziła ta niechęć, wcześniej była, jak to wygląda w ogóle? Widzisz, tak jak... W swojej perspektywie. Tak jak właśnie się nawet Malik dziwił, że aż mnie nie poznaje, że nie potrafię się uruchomić, bo to widzisz, potrafił jednym słowem doprowadzić do tego. Ja mam cienki ląd, wiesz, u mnie jest albo czarne, albo białe, ale powiedział o jedno słowo za dużo i trzeba było go z tego słowa rozliczyć tam. Przeleciałem przez tą ochronę tam chyba z dwóch czy trzech. No widziałem, że cię trzymali chyba ze cztery osoby, tak? Tak, ale wcześniej przeleciałem przez trzech, jakbym biegł przez spłotki, ale tam jeden mi wyznanie, dzięki Bogu, nie? Bo już bym wpadł w niego, to już by nie było co zbierać. Mnie złapał, wiesz, zapaśniczo i tam przytrzymał. Nie? Fajnie, to dzięki Bogu, bo już leciałem, no, już na pełnej, nie? Na pełnej zresztą widać, będzie mi to widać, jak przebiegłem przez tą ochronę. Bomba został znokautowany przez Ferrariego. Na jakiś scenariusz ty liczysz, bo jesteś mocnym faworytem dzisiaj. Patrzyłem na kursy bukmacherskie, które wyświetlały się w trakcie waszego panelu. Znaczy, Tomku, ja ci powiem szczerze, no żadnego przeciwnika nie można lekceważyć, ale tutaj widzę tylko i wyłącznie no jedną możliwość, tak? Bardzo ciężkiego nokautu. Zgodziłem się na K1, proszę bardzo. Natomiast moje wyzwanie czeka mnie na samej gali Fame. To jest po prostu... Też walka, no. Też walka, ale jakby o 30 stopni niżej niż to, co czeka mnie na przełomie lutego i marca. Mówiło się o twoim pojedynku z Marcinem Najmanem. Twój tato też stawiał sprawę tak, że najpierw ty, potem on. Ale chyba dzisiaj już tego tematu jakby na ten moment nie ma, tak? No Marcin Najman ufajdał galoty. Trochę się kłócą chłopaki. Ufajdał galoty Marcin Najman i tyle, nie? Ale coś tam będzie walczył, nie mogę powiedzieć kiedy i gdzie, ale na te chore zasady, które się zgodził, ten idiota skończony, no nie wie co na co się zapisał, nie? A mówisz o Marcinie Najmanie z ojcem? Tak, i o tych zasadach last man standing, czyli ostatni wychodzi żywy. A powiedz mi, gdybyś mógł skomentować walkę taty ostatnią, bo nie poszła mu dobrze, tak mogę powiedzieć. Ma nie farta generalnie, wiesz, z tą kontuzją, to w ogóle nie powinien wychodzić do walki. Tak naprawdę dostał pierwszego loła, ja generalnie nie wiedziałem o co chodzi, że go tak wygięło, że on odleciał. Co jest grane? On nikomu tego nie mówił, nie? Dopiero mu ta noga, wiesz, znasz sytuację. Ma pecha, bo sędzia też powinien to dopuścić już do końca tej trzeciej rundy. Wiadomo, że to jest tak, że to są flikowe gale i tak dalej.
No ale w takich sytuacjach no, nie po, sędzia powinien dopuścić do końca, ale nie puści, no więc nie ma co gdybać. Pokazał, że nie tylko ma twardy łeb, ale jest nawet nie do uduszenia. No, no tak, a właśnie, bo on powiedział, że ciebie Arek Tańcula udusił, a z kolei powiedział, że nigdy nie odklepie i nie da się, nie da się tutaj podać. Tak, mnie w tej samej sytuacji Arek udusił, tak, tak. Ciebie nie było na tej walce, kolega cię już pytał, tutaj wszyscy pewnie zadawali cię pytanie, dlaczego nie było ciebie tym razem, dlaczego nie stajesz w narożniku ojca, może byłoby to jakieś mocne wsparcie? Nie, bo my to ustaliśmy sobie wcześniej, wiesz, że ja po prostu zostaję i zapierniczam, bo naprawdę każdy dzień jest teraz dla mnie na wagę złota. Bomba jest tutaj jakby pierwszym etapem do przejścia, a na przełomie lutego i marca czeka mnie wyzwanie życia. Mówisz o walce taty z Marcinem Najmanem w takim kontekście, że na pewno to będzie wygrana. Patrząc na ostatnią walkę Marcina Najmana, na tym budujecie scenariusz, że uda się wygrać? No to jest w ogóle, wiesz, jakby to się wydarzyło inaczej, to bo w ogóle nie ma... To nie ma nawet wartości porównawczej, wiesz? Jakby nie ma do czego tego porównać, jeżeli to będzie last man standing, czy uderzenia z bani, wszystko. To... Sędzia poza miejscem sędzia, walki, tak? Sędzia poza oktagonem. Tutaj mam nadzieję, że Paweł się zgodzi na te brutalne zasady. Jeszcze go będę... Jego będziesz też chciał na tych samych zasadach? Ale to nie do mnie. Paweł Bomba pokazuje wymownie, że kasa. Tutaj kasa. Kasa, misiu, kasa. No może organizacja zechce tutaj się zgodzić na brutalne zasady. Dla ciebie to jest ważne, żeby w brutalny sposób zakończyć, czy... Te, które są zasady MMA na przykład. Przepraszam, zasady K1. Ani mnie to parzy, ani chłodzi, ale wolałbym się napierdalać normalnie, jak na wadze to przystało, nie? Mateusz, gdybyś mógł jeszcze tylko króciutko skomentować. Mocno gorący panel? Bardzo. Nie sądziłem, że dam się sprowokować Bombie, ale udało mu się, no. No co, czekamy w takim razie na rozstrzygnięcie. Dziękuję ci za wywiad i co? Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.